Bardzo miło mi Was widzieć w ten piękny, słoneczny, niedzielny poranek. Jak widzicie, dzisiaj szyk i klasa niedzielna. Nasze spotkanie wymaga takiego stroju. Mam nadzieję, że jesteście wyposażeni w kawę, że obudziliście wszystkich znajomych, którzy jeszcze nie wiedzą o odwyku, żeby zrobić im przyjemność w niedzielnym poranek o godzinie 8, żeby mogli obejrzeć nasze spotkanie. Miło mi Was widzieć. Przyślijcie sobie dzień dobry i serduszka na początek, tak żebyśmy mogli wszyscy dać sobie informację, że jesteśmy i że miło zacząć niedzielę wspólnie. Chciałbym dzisiaj Wam poopowiadać o takim temacie, który troszkę się przewijał przez nasze spotkania do tej pory, dlatego że wakacje, mówiłem o znakach rozpoznania. Być może ktoś z Was nie widział jeszcze tego odcinka LSD. Bardzo Was zachęcam, bo on będzie nawiązywał troszkę, czyli nasz odcinek dzisiejszy będzie nawiązywał do tego, co mówiłem wtedy. Natomiast temat komunikacji, o którym rozmawiamy w zasadzie chyba na każdym spotkaniu, o komunikacji z samym sobą i komunikacji z innymi, to jest temat, który będzie się przewijał i przewija się podczas naszych spotkań non-stop. Jako też taka kompetencja, którą powinniśmy rozwijać, myślę, że też, którą rozwijamy niestety coraz rzadziej ze względu na to, że coraz bardziej komunikujemy się poprzez komunikację elektroniczną, która kroi część tej komunikacji, wykrawa część tej komunikacji, która jest taką komunikacją cenną, taką komunikacją niewerbalną, chociażby jakby to, że możemy kogoś usłyszeć, ale raczej nie tylko usłyszeć, ale też na przykład zobaczyć albo usłyszeć jego ton głosu, a nie tylko przeczytać jego wiadomość na czacie albo nawiązać relację z kimś. I jak pewnie wiecie i też obserwujecie, między innymi Simon Sinek dużo o tym mówi, że dużo młodych ludzi obecnie komunikuje się bardzo dużo przez komunikatory. W związku z tym mówi się o tym, że ta kompetencja komunikacji, kompetencja nawiązywania relacji to jest jedna z ważniejszych kompetencji przyszłości. Jak nie widzieliście odcinka WK nocą z Olą Przegalińską, to Was zachęcam. Tam prowadził akurat to spotkanie Iwo i Filip. I tam właśnie zapytaliśmy Olę, która zajmuje się sztuczną inteligencją i zajmuje się tymi tematami związanymi z przyszłością. I zapytaliśmy ją o kompetencje przyszłości. To ona właśnie powiedziała o komunikacji i o budowaniu relacji. No, powiedziała też o technicznych kompetencjach, prawda? Ale że ta kompetencja miękka, której nie jesteśmy w stanie na razie zastąpić przez maszyny, będzie kompetencją kluczową i będzie kompetencją wyjątkową, bo jeżeli słabo ją rozwijamy na co dzień, albo na młode pokolenie niestety też słabiej rozwija tą kompetencję niż my kiedyś, to w przyszłości będzie to nasza przewaga konkurencyjna, czyli będziemy mogli poprzez to, że dobrze się komunikujemy z ludźmi, być może wygrać na rynku pracy albo zdobyć lepszą pracę. I dzisiaj chciałbym Wam opowiadać właśnie o królowej kompetencji, czyli komunikacji, czyli o tym też, jak komunikować się ze sobą, ale też komunikować się ze sobą w taki bardzo dobry, otwarty sposób. A w zasadzie też będziemy rozmawiali o tym, jak nie komunikować się w nieotwarty sposób. Dlatego, że gdy komunikujemy się z innymi ludźmi, rozmawiamy ze sobą, czasami zamiast komunikować wprost, wchodzimy w tak zwane gry psychologiczne lub w coś, co nazwiemy trójkątem dramatycznym. I dzisiaj chciałbym Wam właśnie o tym poopowiadać. Parę miesięcy temu, a może to już nawet był rok temu, opowiadałem Wam o tym, że żyjemy po to, żeby dostawać coś, co nazywa się znakami rozpoznania, czyli żyjemy po to, żeby dostawać różnego rodzaju informacje zwrotne od ludzi, że to jest jeden z takich podstawowych głodów, które mamy jako ludzie. Lubimy, gdy ktoś do nas powie miłe słowo, lubimy, gdy ktoś z nami o czymś porozmawia. I gry psychologiczne są takim sposobem nieumiejętnego zaspokajania swoich głodów, w taki niekonstruktywny sposób. I dzisiaj chciałbym z Wami dziś o tym pogadać. Myślę, że to będzie jedno z kilku spotkań, w których będziemy nawiązywać do tego tematu, dlatego że to jest temat szeroki. Myślę, że moglibyśmy kilka spotkań wokół tego przeprowadzić. Jestem ciekawy w ogóle, z czym Wam się kojarzą gry psychologiczne, jak moglibyście napisać na czacie, bo to też jest ciekawe. Być może ktoś z Was kiedyś się z tym tematem spotkał. Ja dzisiaj opowiem Wam o takim wycinku związanym z grami psychologicznymi, czyli opowiem Wam o tym, jak nie odgrywać dramatu, czyli jak nie wchodzić w trójkąt dramatyczny. Trójkąt dramatyczny jest takim narzędziem, czy taką koncepcją,
którą stworzył Karpman. I to jest taka koncepcja, która mówi o tym, że w komunikacji możemy dać się wciągać albo wciągać innych w taką sytuację, w której odgrywamy jedną z trzech ról. Możemy grać rolę ofiary, możemy grać rolę sprawcy, albo możemy grać też rolę ratownika, zwanego inaczej wybawcą. Rola ofiary to jest taka rola, w którą czasami gramy, kiedy chcemy coś uzyskać albo kiedy chcemy, żeby ktoś nam w czymś pomógł. To jest taka rola, w której stawiamy się trochę w takiej pozycji: ja nie jestem okej, ale ty jesteś okej, czyli ty masz jakieś zasoby, które mogą mi pomóc, ja nie jestem w stanie sobie sam z tym poradzić. Czyli na przykład mówimy do naszych bliskich: Boże, jestem taki zmęczony, nie jestem w stanie sobie z tym poradzić, dlatego że chcemy uzyskać pomoc. Zwróćcie uwagę, że to też o tym opowiadaliśmy podczas edycji kiedyś, że my czasami chcemy dostać coś, ale nie komunikujemy tego wprost. Czyli na przykład wracamy do domu i mówimy: Boże, jestem taki zmęczony, miałem taki ciężki zły dzień, taki ciężki dzień, tak, to wszystko było nie tak, szef się na mnie uwziął, po to, żeby dostać od kogoś wsparcie. Niestety, jak pokazuje komunikacja, nie zawsze każdy z nas rozpoznaje to, czego chce ta druga strona. Czyli jeżeli zaczynamy odgrywać rolę ofiary, to nie zawsze po drugiej stronie pojawi się osoba, która zaspokoi tą naszą potrzebę. Po drugie, nie jest to komunikacja wprost, no bo jeżeli mówimy do kogoś: hej, czuję się źle, źle się czuję i tak dalej, a tak naprawdę pod spodem kryje się potrzeba, która brzmi: chciałbym, żebyś mnie przytulił i żebyś ze mną trochę pobył, to możemy dostać coś zupełnie innego. Nie wiem, czy pamiętacie też odcinek Odwyku o uszach Fontuna, ale ktoś może na przykład zacząć zaraz nam doradzać, czyli mówić: hej, to wiesz co, bo powinieneś zrobić to, to i to. I wtedy zaczynamy się irytować, dlatego że nie chcieliśmy wcale porady, ale chcieliśmy, żeby ktoś nas przytulił. Ale czy powiedzieliśmy o tym, że tego potrzebujemy? No właśnie nie do końca. Więc zaczynamy komunikować się trochę w taki pokrętny sposób, ukrywając trochę to, o co nam tak naprawdę chodzi. I to jest jedna z ról, w którą wchodzimy, czyli wchodzimy w rolę ofiary, czasami chcąc uzyskać coś od innych, odgrywając trochę takiego, prawda, nie wiem, takiego szczeniaczka, prawda, czyli: o Boże, jestem taki biedny, pomóż mi proszę, po to, żeby uzyskać coś, co moglibyśmy zakomunikować wprost. I to jest jedna z ról, którą odgrywamy w trójkącie dramatycznym. Drugą rolą, którą często odgrywamy w trójkącie dramatycznym, jest rola sprawcy. Sprawcy, oprawcy, różnie się o nim mówi, czyli wchodzimy w taką rolę osoby, która na przykład mówi, co powinieneś zrobić, albo czego nie powinieneś zrobić, prawda? Albo po prostu wchodzimy w rolę agresywną. I zwróćcie uwagę nawet to, co powiedziałem wcześniej, czyli to, że wchodzimy w tą rolę taką, prawda, ojej, źle się czuję i tak dalej, może wywołać w innych bardzo różne reakcje. I to jest właśnie ten trójkąt dramatyczny, że my wchodząc w jedną z ról, pociągamy albo wciągamy innych w to, żeby oni też weszli w ten trójkąt. Oczywiście zarówno my, jak i inni możemy w ten trójkąt wchodzić, jak i nie wchodzić. I dzisiaj sobie też trochę pogadamy o tym, jak nie wchodzić w takie gry psychologiczne. Natomiast rzeczywiście odgrywając którąś z tych ról, możemy w taką sytuację zostać wpuszczeni albo sami się w nią wpuścić. Czyli sprawca wychodzi z takiego założenia, że ja jestem lepszy, inni są gorsi, albo ja wiem lepiej niż inni. I bardzo kategorycznie wyraża swoje zdanie. Gdybyśmy porównali to trochę do takiej pewnie bardziej popularnej nauki o asertywności, to powiedzielibyśmy, że sprawca jest agresywny, a ofiara jest uległa czy bierna. Czyli ofiara częściej rezygnuje z siebie, prawda, albo mówi: o, jestem taki biedny i nie komunikuję wprost, bo boi się, że ktoś odmówi, więc tak, prawda, próbuje, wyczuwa, a sprawca bardzo kategorycznie wyraża swoje zdanie i, prawda, jest tam dużo emocji, jest tam dużo emocji złości. Jest jeszcze trzecia rola, taka rola, która podczas szkoleń, jak prowadzę szkolenia dotyczące komunikacji, to bardzo często ludzie mają taką tendencję do tego, żeby trochę bronić tej roli. Czyli rola ratownika albo rola wybawcy, można byłoby tak powiedzieć, bo ratownik, mam wrażenie, w języku polskim jest rozumiany bardzo pozytywnie, dlatego być może budzi ta rola pewne kontrowersje. Ratownik jest taką osobą, która bardzo chce pomóc i wyrywa się z pomocą. Wyrywa się z tym, żeby komuś doradzić czy pomóc, prawda? Z takim założeniem, że ktoś tej pomocy potrzebuje. Czasami na szkoleniach takich stacjonarnych, było tak kiedyś,
Robiłem takie ćwiczenie, gdy opowiadałem o tym trójkącie dramatycznym, że gdy opowiadałem, to wyrzucałem niechcący długopis. I to było ciekawe, że część osób szybko biegło, żeby mi pomóc. Szybko biegło, żeby mi pomóc, żeby ten długopis podnieść. Z czego to wynika? Jaki macie pomysł? Dlaczego tak bardzo chcemy ludziom pomagać? Bo jestem bardzo ciekawy, jaki macie pomysł wy. Czemu mamy taką tendencję do tego, żeby pomagać? Skąd to w ogóle jest? Skąd to się wzięło? Zanim powiem, skąd to się wzięło, to powiem tylko o tym, mam nadzieję, że napiszecie jakieś pomysły, to powiem o tym, że często jest tak, że ten ratownik jest broniony dlatego, że sama pomoc nie jest niczym złym, prawda? Czyli nie jest niczym negatywnym, że pomagamy innym ludziom. Problem polega na tym, jeżeli zaczynamy pomagać trochę bezrefleksyjnie. Tu Emilia napisała, że potrzeba bycia potrzebnym, tak? Czyli dokładnie, że możemy chcieć znowu dostać te znaki rozpoznania, te głaski takie, prawda, które powiedzą nam, hej, fajnie, że mi pomagasz. No właśnie, i Ania super napisała, zresztą koleżanka ze studiów, więc to jest, prawda, myślę, że tutaj ta wiedza spłynęła na nas obydwoje po prostu na andragogice na Uniwersytecie Warszawskim. To jest chęć, że uczy się dzieci tego od dzieciństwa, że trzeba pomagać. Że trzeba pomagać. I to jest tak, że ustąp miejsca, prawda? Jak ktoś idzie, to zapytaj, czy nie pomóc mu nieść siatki, prawda? Zrób, prawda? Proponuj i tak dalej. I to jest wszystko fajne, nie? To jest wszystko okej. Tylko pytanie jest, czy my rzeczywiście powinniśmy pomagać w każdym momencie. Zwróćcie uwagę, że to jest trochę tak jak z lataniem samolotem, nie? Mówi się o tym, że jak lecisz samolotem i lecisz z dzieckiem, to na maskę najpierw zakładasz sobie, a później dziecku, bo jak założysz najpierw dziecku, to ty stracisz przytomność i dziecko też sobie samo nie pomoże. I to jest założenie, które jest bardzo ważne, żeby nie wejść w ten trójkąt dramatyczny. Że bycie ratownikiem w trójkącie dramatycznym jest wtedy, kiedy podjęliśmy decyzję bezrefleksyjnie i zdecydowaliśmy się na tą pomoc, ale tak naprawdę to nie przemyśleliśmy tego do końca. I może być tak, że później będziemy tego żałować. I tak właśnie działa trójkąt dramatyczny, że trójkąta dramatycznego możemy wejść różnymi drogami, trzema, jak ktoś dobrze liczy, czyli, prawda, czyli rolą ofiary, rolą sprawcy lub rolą ratownika. I mamy tendencję do tego, żeby wchodzić w którąś z tych ról. To jest tak, że dobrze, żebyście sobie też zadali to pytanie teraz. Gdzie ja mam tendencję do czegoś, nie? Jak ja głównie działam? W domu, ze swoimi dziećmi, czy na przykład jak one mówią, mamo, nie chcę się, prawda, włożyć tam do lodówki, prawda? Już biegnę, kochanie, już ci pomagam, prawda? I tak dalej, nie? Czyli w jakie role my często wchodzimy i z kim wchodzimy w te role? Bo to też jest tak, że mamy pewną tendencję do tego, żeby w coś wchodzić. I to są właśnie też gry psychologiczne. Bo gry psychologiczne to są jakieś powtarzalne zachowania, które się dzieją w naszym życiu, które nie są konstruktywne. Zazwyczaj kończą się też takim rodzajem, to się mówi w analizie transakcyjnej, wypłatą. Czyli w tej koncepcji psychologicznej, która stworzyła w ogóle całą tą gamę gier psychologicznych i Erika Berna, który napisał taką książkę W co grają ludzie. Mamy taką kwestię, że po prostu zapraszają nas do tego i mamy jakąś tendencję do tego, żeby w jakieś gry wchodzić. I to jest w ogóle ważne pytanie dla was na dzisiaj też, bo chciałbym, żebyście sobie troszeczkę na to za chwilę odpowiedzieli właśnie. W jakie gry wy najczęściej gracie? I za chwilkę sobie o tym pogadamy. Więc gra jest pewnym procesem, w którym robimy coś ze względu trochę na ukryte motywy. Tutaj tak jak napisaliście wcześniej, mamy taką tendencję do tego, żeby zaspokajać innych potrzeby, jednocześnie zaspokajając swoje potrzeby, nie? Ale w taki trochę niejasny sposób. I w tym trójkącie, wracając do tego przykładu, w trójkącie tańczymy. Trochę to jest taki chocholi taniec, nie wiem jak go nazwać, tylko taki taniec, w którym zaczynamy trochę wciągać się. I na przykład, ja pamiętam taki świetny przykład chyba z książki Brené Brown, Dare to Lead, kiedy ona opowiadała taką historię, zaprosiła znajomych na przyjęcie i ci znajomi mieli przyjść, prawda? A jest tak, że jeżeli dobrze pamiętam, nie chciałbym teraz czegoś przekręcić, bo tu pewnie Asia chmurami będzie, prawda, mówić, że tutaj nie tak.
Więc na pewno tak nie powiem. Więc mamy taką sytuację, że Brenner robi przyjęcie, prawda, mają przyjść znajomi i u niej uruchamia się pewna rola. U niej uruchamia się pewna rola, czy też uruchamia się pewien schemat. I ona mówi tak, dobra, to trzeba po prostu zarządzić tą imprezą tak, żeby było idealnie. Więc mówi do swojego męża, chyba Steve'a, jeżeli dobrze mówię, Steve, po prostu tutaj pojedź po zakupy, w ogóle odśwież kuchnię, pomaluj podłogi, w ogóle wszystko, no nie? I wciąga tego Steve'a w tą grę. I teraz i Steve robi coś takiego, że on się zatrzymuje w którymś momencie i mówi tak, Brenna, sytuacja będzie wyglądać za chwilę w ten sposób, że ja pojadę na te zakupy, ty wyjmiesz wszystkie rzeczy, które masz posprzątać, po czym za 5:12 okaże się, że się z tym wszystkim nie wyrobimy. Ty powiesz mi, że niczym ci nie pomagam. Ja się na ciebie wkurzę, że niepotrzebnie robiłaś to wszystko, po czym się pokłócimy, przyjdą goście, zrobimy to, co i tak byśmy zrobili od razu, ale przez całą imprezę będziemy na siebie naburmuszeni, a na koniec imprezy jeszcze wygarniemy sobie, że ta impreza była zepsuta przez nas. Więc może zmienimy to, do czego się teraz zapraszamy w tej sytuacji. I to jest przerwanie gry. Ale zwróćcie uwagę, ta gra rzeczywiście mogła tak wyglądać. Rzeczywiście mogła tak wyglądać, że, bo czasami rzeczywiście tak się dzieje, że wchodzimy w tę grę właśnie chcąc coś zrobić dobrego, ale nie zauważamy, że się sami w nią wciągamy. W firmie bardzo często jest tak, że ktoś mówi, o Boże, mam tyle pracy, nie mogę się wyrobić, a my od razu siedząc z boku, jak mamy tendencję do ratownika, mówimy, ej, to może ci pomogę. I ktoś mi świetnie, wiesz co, możesz mi pomóc, to proszę cię, zobacz, może byś to zrobił. I bierzemy ten dokument, mówimy, dobra, zajrzę do niego pod koniec pracy, to mu pomogę. Pod koniec pracy zaglądamy i patrzymy, Jezus Maria, jak masakra, przecież jak mam to zrobić, to po prostu muszę siedzieć do późna, żeby to wykonać. I zwróćcie uwagę, od razu z roli ratownika przeszliśmy w rolę ofiary. Nagle się staliśmy ofiarą w tym trójkącie dramatycznym. Więc co robimy? Dzwonimy do tego kolegi i mówimy, ej, wiesz co, jednak tego jest tak dużo, że nie jestem w stanie ci pomóc. A kolega mówi, no ale stary, zgodziłeś się, przecież ja teraz nie usiądę do tego, już jestem w domu z rodziną, a ty powiedziałeś mi, że to zrobisz dzisiaj w ciągu dnia, a ja to potrzebuję na jutro. No i co my wtedy robimy? Albo wchodzimy w tę rolę ofiary i w niej zostajemy, prawda? Albo mówimy tak, ale to nie jest moja sprawa. No kurde, przecież bez przesady, no nie musiałem o tym wiedzieć. I wchodzimy w rolę sprawcy i się kłócimy i następuje na koniec wypłata. I właśnie tak ten trójkąt dramatyczny się rozwiązał. Nie? Więc to, co jest istotne, to, żebyśmy nauczyli się w ten trójkąt nie wchodzić. I jest kilka sposobów na to, żeby tego nie robić. I teraz chciałbym was troszkę do tego zaprosić, żebyście sobie to dzisiaj trochę przećwiczyli. Zrobimy sobie dwie rzeczy. To znaczy, po pierwsze, zastanówmy się trochę, jak nie wchodzić w rolę ratownika. Dlatego, że mamy też czasami tendencję do wchodzenia w rolę ratownika. I żeby nie wejść w rolę ratownika, to posłuży nam do tego coś, co się nazywa apteczką Steinera. To jest taka technika, którą właśnie stosuje się po to, żeby w tego ratownika nie wchodzić, jeżeli macie do niego tendencję. Zresztą jestem bardzo ciekawy, napiszcie na czacie, w jaką rolę wy najczęściej wchodzicie. Czy to jest tak, że wchodzicie najczęściej w rolę ratownika, czy najczęściej w rolę sprawcy, czy najczęściej w rolę ofiary? Wiem, że to jest ekshibicjonizm tutaj, prawda, żeby się odkrywać z tymi rzeczami, ale może macie ochotę napisać, byłoby super. Bo każdy z nas ma tendencję, słuchajcie, to w ogóle no way, nie ma szans nie wchodzić w gry psychologiczne. Jeszcze o tym nie mówiłem, ale gry psychologiczne każdy z nas gra. Nawet psycholodzy w nie grają, słuchajcie. Jeszcze z większą perfidią. Żartuję sobie, bo gry psychologiczne są nieświadome, więc my nie wiemy, że w nie gramy. Dopiero jak je odkryjemy, to się dowiadujemy, że w nie gramy. Jeżeli gramy w nieświadomie, czyli jeżeli rzeczywiście odgrywamy rolę szczeniaczka po to, żeby coś uzyskać, to nie jest gra psychologiczna, tylko to jest gra władzy, nazywana inaczej w psychologii manipulacją. Gra psychologiczna jest nieświadoma, więc jeżeli sobie ją uświadomimy, jest duża szansa, żebyśmy w nią nie grali. No więc co zrobić, żeby nie zagrać w rolę ratownika? Więc jest kilka pytań, które możemy sobie zadać na początek, zanim zgodzimy się na czyjąś prośbę. Pierwsze pytanie jest takie, czy w ogóle była prośba? To jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że często proponujemy komuś pomoc, a nawet nas ktoś o to nie poprosił. Zresztą być może nawet się czasami z tym spotkaliście, że mówicie, hej, to może ci, chcę, żebym ci pomógł, a ktoś mówi, nie, tylko chciałem się podzielić informacją, prawda? To jak wysuwamy chęć pomocy, to, no to już ją wysuwamy, wtedy głupio jest odmówić. Druga rzecz to jest taka, żebyśmy też sprawdzili, czy mamy zasoby w ogóle do tego, żeby wejść w rolę ratownika. No bo czasami ich nie mamy, jak z tą maską w samolocie, nie? Że musimy najpierw zadbać o siebie, żeby móc uratować innych. Więc sprawdzajmy,
czy mamy zasoby do tego, żeby komuś w ogóle pomóc. Trzeci sposób to jest pytanie. Ja często to stosuję, ponieważ znowu wracając do naszego poprzedniego odcinka, jak chyba odwyku, jeżeli dobrze pamiętam, o poziomach słuchania. Nie wiem, czy pamiętacie. Ale też uszach Fontuna, to dużo o tym mówiliśmy, o różnych koncepcjach, więc jak ktoś jest tutaj pierwszy raz, to może sobie to wszystko obejrzeć na YouTubie, na moim kanale. I to jest tak, że czasami nam się wydaje, że jak ktoś mówi do nas jakieś zdanie, to były usze Fontuna i mówi, wiesz co, nie mogę sobie z tym poradzić. To nam się od razu uruchamia ucho apelowe, które mówi, ojej, to pewnie chce pomocy, to trzeba mu zaproponować pomoc, prawda? Bo to jest wezwanie do działania, hej, czy możesz mi pomóc? Tak naprawdę tam się nie kryje pytanie, czy możesz mi pomóc. Tam się kryje tylko chęć podzielenia się informacją. Być może się kryje, oczywiście. Być może znamy się tak długo, że wiemy, że ta osoba prosi w ten sposób. Ale to jest jakiś nasz domysł. Więc to, co ja czasami robię, czasami, bo też oczywiście gram w gry i też się na tym łapię, czasami pytam, hej, słyszę, że mówisz, to jest parafraza, tak? Słyszę, że mówisz, że masz dużo pracy. Czy ty chcesz, żebym ci pomógł, czy tylko chcesz się podzielić po prostu refleksją, albo chcesz o tym pogadać? Czyli sprawdzasz, o co tak naprawdę chodzi tej drugiej stronie. No i jeżeli ta osoba mówi, no wiesz co, jakbyś był tak dobry, to mógłbyś mi pomóc, no to wtedy jest miejsce na asertywną reakcję, nie? Czyli powiedzenia, wiesz co, kurczę, no nie jestem w stanie ci pomóc, bo dzisiaj wieczorem mam urodziny dziecka i chciałbym bardzo być na tych urodzinach, więc no niestety nie będę w stanie ci pomóc. Możesz ewentualnie poprosić kogoś innego. Możemy też zaproponować jakąś alternatywę. Możemy też usiąść do tego jutro rano. Więc to jest to miejsce na to, żeby asertywnie zareagować. Zapiszcie, bo może wy znacie jakieś fajne sposoby, które wy robicie, żeby nie wejść do roli ratownika, bo to jest, też każdy z nas ma trochę inne sposoby na to, żeby tego nie robić. Oczywiście takie konstruktywne sposoby, prawda? No bo znowu nie chodzi o to, że nie wejdziemy w rolę ratownika, jak wejdziemy w rolę sprawcy, bo to też nie o to chodzi. Chodzi mi o taką komunikację bez przemocy, czyli komunikację, która komunikuje nasze potrzeby w tym temacie. Nie? Więc kolejna rzecz, która nam się tutaj pojawia, to jest także, szczególnie w tym kontekście biznesowym, bo jak pracujecie w firmach i zdarza wam się wchodzić w rolę ratownika, to czasami też dobrym sposobem na to, żeby w tę rolę nie wejść, jest odwołanie się do kontraktu, do tego, jakie mamy zasady, bo my czasami po prostu zwyczajnie nie możemy komuś pomóc. Nie możemy, bo tak mówi kontrakt, to nie jest w zakresie naszych obowiązków. Więc to też jest taki moment, w którym dość dobrze się zastanowić, czy my w ogóle możemy wejść na rolę ratownika. Więc jest kilka metod, żeby tego nie robić. I teraz, co warto w związku z tym wykonać, tak już z lotu ptaka, żeby w ogóle w te gry psychologiczne nie wchodzić? Po pierwsze, dobrze sobie w ogóle uświadomić, w których momentach my w nie wchodzimy. I tutaj zaproszę was do takiego ćwiczenia, żebyście zastanowili się nad tym, jak to wygląda u was. I będziecie mogli sobie później odsłuchać to nagranie, więc do tych pytań możecie wrócić, ale spróbujcie sobie teraz odpowiedzieć w głowie i w sercu, jakie są wasze drażliwe punkty, czyli jakie są wasze takie punkty, które zapraszają was do gry, zapraszają was do tego, żeby wejść w którąś z tych ról. W analizie transakcyjnej mówi się o tak zwanej przynęcie i haczyku, że często haczymy się na jakąś przynętę, którą ktoś zarzuca. Na przykład taką przynętą może być właśnie powiedzenie, Boże, mam tyle pracy, że nie wiem, co ręce włożyć. To jest przynęta. A naszym haczykiem, który mamy w sobie, jest ratownik, czyli chęć pomocy. Więc pierwsza rzecz, żeby sobie w ogóle poradzić z niewchodzeniem w trójkąt dramatyczny, to jest zastanowić się nad tym, jakie przynęty na mnie najbardziej działają. Czyli co takiego wokół mnie najbardziej mnie zaprasza do gier. To nie musi być rola ratownika, to może być też rola sprawcy. Na przykład ktoś mówi do nas słowo, bo wiesz, musisz się do tego po prostu przygotować. No i my wtedy jak słyszymy słowo muszę, to prawda, tam od razu, nie? To są takie sytuacje. Nie? Albo to są takie sytuacje, w których ktoś używa jakiegoś gestu. Czyli na przykład mówi, no dobrze, zrobię to. Prawda? I my jak widzimy te przewracające się oczy, to automatycznie przewracają nam się flaki i mamy ochotę, prawda? No wiadomo. Więc to są takie przynęty, które zresztą wokół nas ludzie bardzo dobrze znają, więc na przykład jak ma ktoś córkę nastolatka albo był nastolatkiem, podejrzewam, że
byliście nastolatkiem kiedyś, to pamiętacie, prawda, jakie bardzo łatwo jest zarzucić przynętę, żeby wyprowadzić z równowagi swojego starego, prawda, albo swoją mamę. No więc to byliśmy w tym mistrzami. Do dzisiaj czasami jesteśmy w tym mistrzami, jak się kłócimy ze swoim partnerem i w momencie, kiedy już niby kłótnia się skończyła, to jeszcze na koniec, prawda, rzucamy jakieś hasełko tam, prawda, żeby jeszcze kogoś tam puknąć, nie? W czuły punkt. Więc to jest to, że my lubimy czasami zarzucać te przynęty, które totalnie nie prowadzą do otwartej komunikacji. To oczywiście prowadzi tylko do tego, że wybuchniemy, a później będziemy musieli zbierać te wszystkie rzeczy, które się rozsypały. A z drugiej strony my mamy tendencję do tego, żeby się łapać na jakiś haczyk. Więc pytanie jest takie, jakie przynęty na mnie działają i jakie mam haczyki? Co mnie haczy? Co mnie haczy w tej komunikacji? Dzisiaj jakiś dzień mam taki, prawda, że ciągle wam zadaję pytania, ale może wy macie ochotę napisać tam na przykład, co was haczy najbardziej, nie? Co was najbardziej wkurza, słuchajcie? Co jest dla was takim czymś, co was, albo na przykład co może was najbardziej zaprasza do roli ratownika? Albo może do roli ofiary, nie? Ktoś coś mówi, a wam się wtedy odpala tak. No tak, bo ja już jestem za stary na to, żeby to zrobić, prawda? Już nie dam rady. No tak, tak, bo ze mną to zawsze, to tak, bo do mnie to zawsze musisz tak i tak dalej, prawda? Czyli tu wchodzimy w tę rolę. I zwróćcie uwagę, to jest tak, że pod tymi rzeczami, pod tymi przynętami, haczykami, odzywkami, grami, wszystkimi tymi rzeczami ukryte są po prostu nasze potrzeby. Ukryte są nasze potrzeby. Jakieś potrzeby, które są gdzieś skryte, być może przykurzone, być może jest tak, że o nich zapomnieliśmy, a być może nie potrafimy ich wyrazić i próbujemy walczyć. I to jest, i znowu wracamy do takiego klucza, do którego wracamy w każdą trzecią niedzielę miesiąca, czyli akurat dzisiaj chyba w czwartą wyjątkowo, na odwyku. Czyli wracamy do słowa, które to jest słowo kluczem, jest słowo samoświadomość. Czyli wracamy do samoświadomości, do tego, żeby być świadomym tego, gdzie ja się wciągam w tą sytuację, albo gdzie wciągam innych. I to jest coś takiego, co jest w ogóle początkiem do tego, aby lepiej się komunikować. Czyli zadać sobie pytanie, w co ja gram, gdzie ja jestem nie fair też w tej grze, gdzie to jest nie fair play, prawda? Jak ja mogę, co mnie wciąga, jak ja innych wciągam, gdzie rzucam przynętę, prawda? Nie wiem, na przykład gdzieś tam się śpieszymy z partnerem, jestem na niego wkurzony, to specjalnie pójdę wolniej. On mówi, możesz się pośpieszyć? No przecież idę, prawda? To jest to. A później na przykład się gdzieś spóźniamy i jest wielka awantura. Nie? Nie robimy sobie dobrze w ten sposób. Ani komuś, ani sobie. To nie jest dobre. To nie jest dobra komunikacja. Dobrą komunikacją jest komunikacja z poziomu intymności, czyli z poziomu bardzo jasnego komunikowania tego, czego potrzebujemy. Czyli mówienia wprost. Ale tutaj trzeba się odsłonić. Jak się odsłaniamy, to często ze strachu boimy się tego, że ktoś może ten brzuch, który pokazujemy, wykorzystać do tego, żeby nam przywalić. Ale bez zaufania nie zaczniemy się komunikować dobrze. Bo w ten sposób każdy z nas będzie ukryty i każdy z nas będzie komunikował się z okopu, a w tych okopach to niewiele widać. Więc dobrze jest komunikować się wprost. Jeżeli i budować taką relację, czy taki związek, czy to w zawodowych sytuacjach, czy to w prywatnych, gdzie możemy się komunikować otwarcie, gdzie możemy mówić komuś o swoich potrzebach. To jest kolejna rzecz, która może zapobiegać grom. Mówienie o swoich potrzebach. Czasami też to, co jest takim hasłem, w ogóle kluczem w tej koncepcji analizy transakcyjnej, o której wam dzisiaj mówię też, bo to jest teoria z analizy transakcyjnej, to jest też kontrakt. Czyli to, co my kontraktujemy, na jakie reguły się umawiamy. Jeszcze teraz mam taki wniosek, że jeszcze nie mówiliśmy chyba o konfliktach w ogóle, tak przy okazji różnych rzeczy mówimy o konfliktach, więc może któryś z kolejnych odwyków byśmy pogadali o konfliktach w ogóle, jak w tych konfliktach sobie radzimy, bo to jest też ciekawy temat w komunikacji. Ale myślę sobie, że jedną ze strategii radzenia sobie w konflikcie jest taka strategia, w której my ustalamy jakiś system ostrzegania.
Bo są takie konflikty, których nie jesteśmy w stanie rozwiązać na przyszłość. Zawsze może być tak, że będziemy mieli jakieś ciśnienie w pracy i wrócimy i będziemy bardziej drażliwi na słowa naszego partnera. On, nie wiem, 75 razy powie nam, muszę i nas to nie rusza, ale 25% razy nam powie, że coś, że muszę i po prostu nas to wkurzy na maksa. Nie? Jest taka piękna piosenka, uwielbiam ją, słuchajcie, posłuchajcie sobie. Kasi Nosowskiej, Heja, kochaj mnie mimo wszystko. To jest dokładnie historia o grze, nie? Że czasem się pojawia jakiś taki chochlik, czort czy cokolwiek innego, który poprzestawia nam szyk w zdaniu i po prostu wtedy jesteśmy w stanie po prostu zaatakować i wybuchnąć. Super piosenka, przesłuchajcie sobie, uwielbiam tę piosenkę. Ona niesamowicie pokazuje to, jak czasami jesteśmy wybuchowi w niektórych sytuacjach, w których codziennie być może reagujemy inaczej, bo mamy trochę inną cierpliwość dzisiaj, bo jesteśmy bardziej zmęczeni i tak dalej, i tak dalej. Więc ustalanie takich reguł, ustalanie takich zasad, na przykład nawet tego, że możecie sobie usiąść z partnerem i obejrzeć na przykład nawet ten dzisiejszy odcinek Odwyku i pogadać o tym, w jakim gramy gry, albo z kolegą czy z koleżanką, na której, że chcecie z nią budować dobrą relację, na której relacji wam zależy. W jakie gramy gry, do czego się najczęściej zapraszamy, gdzie nie jesteśmy w porządku, co robimy nie tak. I ustalić sobie taką regułę takiego ostrzegania, ponieważ wychodzenie z gry czasami, wychodząc z gry, gdy sobie uświadomimy, że w nią gramy, możemy także na przykład poprzez uświadomienie sobie i nazwanie gry, czyli powiedzenie, hej, chyba gramy w grę taką i taką. Tak, czyli na przykład często taką grą w związkach jest tucie mam, czyli partner kładzie na przykład nie, szklankę na stole, a my mówimy, o, zobacz, tyle razy ci mówiłem, żebyś szklanki na stole nie kładł. Przepraszam, tyle razy ty mi mówisz, żebym szklanki na stole nie kładł, a sama kładziesz. Prawda? To jest tucie mam. Nie? I teraz ten rodzaj gry jest grą, w której być może jest ukryta jakaś potrzeba równości w związku, a może też potrzeba tego, żeby zachować swój obraz, że nie chcemy, żeby partner nas widział jako osobę, która jest na przykład bałaganiarzem albo niedoskonałym partnerem, dlatego próbujemy zachować swoją twarz, pokazując, że inni też tak robią. Co widzicie, nie jest najlepszą drogą do tego, żeby to zrobić. Więc być może warto wtedy usiąść i pogadać, nie? Do tego, żeby o tym, żeby hej, słyszę, że to robisz, powiedz mi, co tak naprawdę chcesz mi powiedzieć? Albo wiesz co, rozmawialiśmy kiedyś po odwyku z Capigą, że grasz w grę, tu cię mam i teraz też w nią zagrałeś, więc powiedz mi, o co chodzi. Powiedz mi, co masz ochotę mi powiedzieć, żebyśmy się nie pokłócili, żebyśmy się dogadali. To jest kolejny sposób. Możemy też czasami zareagować, też poczuciem humoru po prostu. Ale sobie pograliśmy, prawda? Po to, żeby móc trochę rozładować tę sytuację. Ewa napisała, że to skomplikowane. Ja mam wrażenie, że to jest właśnie proste chyba. Chociaż może w tej prostocie rzeczywiście trudne, bo to jest tak, że w prostocie trudne. Chyba to jest oksymoron, ale że my nie uczymy się komunikować wprost niestety, nie umiemy tego robić. Czasami próbujemy osiągnąć taki efekt nie wprost. Ja nawet ostatnio miałem taki przykład, kiedy obserwowałem swoją córę, która bawiła się czymś, mam taką aplikację do picia wody, gdzie sobie zaznaczam ile wody wypiłem, ile szklanek dziennie wypijam, żeby po prostu kontrolować spożycie wody, żeby pić odpowiednią ilość. I moja córka lubi przyciskać tą kropelkę, bo jej tam rośnie ta szklanka, prawda, i tak dalej. I mówi, tato, wypiłeś już szklankę wody, więc tata doi tam tą wodę cały dzień, żeby dziecko mogło sobie klikać, prawda? Więc pytanie, czy tutaj nie wchodzę w rolę ratownika. Pamiętam ostatnią sytuację, kiedy moja córka robiła coś takiego, że to klikała, prawda, i mówiła, o, jaka fajna kropelka, jak fajnie, prawda, i czekała, aż koleżanka obok zareaguje na to, że to jest fajne. My chcemy czasami dostać pochwałę, dostać nagrodę w postaci dobrych słów w taki sposób, żeby ludzie się domyślili. A czasami się nie domyślą po prostu. I jeżeli nauczymy się komunikować wprost,
to możemy tego nie dostać. I fajnie jest, jeżeli czasami ktoś sam się domyśli, nie? I nie wiem, kupi nam kwiaty, kupi nam prezent, powie nam miłe słowo. Natomiast jeżeli nigdy nie powiedzieliśmy tej osobie, że chcemy, żeby tak wyglądało nasze życie, że to jest dla nas okazywanie miłości, że to jest dla nas okazywanie szacunku, że te rzeczy lubimy, a tych rzeczy nie lubimy na przykład w pracy, to będziemy żyli w świecie, w którym będziemy chcieli, żeby ktoś się domyślił. A ludzie nie będą w stanie się domyślać, bo są nauczeni innych schematów, innych skryptów w swoim dzieciństwie. I w ich życiu być może pewnych rzeczy się po prostu nie komunikowało. Bardzo wam dziękuję za ten dzisiejszy dzień. Zapraszam was dzisiaj, słuchajcie, do tego, żebyście się pokomunikowali otwarcie z innymi. Albo na przykład usiedli sobie, obejrzeli może ten odcinek z kimś, kto jest dla was bliski, porozmawiali o tym, w jakie gry wy najczęściej gracie. Albo jakie, o co się najczęściej haczycie. Oczywiście uważajcie wtedy, żeby nie wejść w grę. Można wejść w grę, oglądając program o grach. Więc zróbcie to z takim otwartym sercem i z wyrozumiałością. Prześlijmy sobie, słuchajcie, dużo serduszek, dużo miłości. Ja wam też przesyłam. I mam do was prośbę, żebyśmy życzyli sobie samym i sobie nawzajem dobrego dnia, bo myślę, że ten dobry dzień nam jest wszystkim potrzebny. Żebyśmy trochę się odstresowali, bo ostatnio dużo się dzieje takich pewnie rzeczy i u was, i na świecie, które są stresujące, więc myślę sobie, że wszyscy potrzebujemy trochę takiego spokoju i miłości od siebie. Widzimy się, słuchajcie, już sprawdzam tutaj w moim magicznym kalendarzu, bo nie przygotowałem się na to, zupełnie się na to nie przygotowałem po prostu. Widzimy się, z tego co widzę, Widzimy się 20 czerwca na kolejnym odwyku. Mam nadzieję, że nic się nie poprzestawia. O 8 rano. Bardzo serdecznie was zapraszam. To będzie ostatni odwyk przed wakacjami, więc pewnie dużo się wydarzy. I zapiszcie się od razu na wydarzenie. Wydarzenie wrzucę wam za chwilę. Trzymajcie się. Buziaki od Sapigi. Wyślijmy sobie dużo miłości i do zobaczenia na kolejnym odwyku. Trzymajcie się.